Powietrze doprowadzane jest z aparatu pompującego do rękawów poprzez gumowe przywody pompujące. Komory rękawa napompowywane są sekwencyjnie, dając efekt łagodnego, jednokierunkowego, perystaltycznego masażu. Masaż ten powoduje zwiększony przepływ płynu ustrojowego limfy, co w efekcie prowadzi do uwolnienia skumulowanych toksyn na poziomie komórek tłuszczowych, a w efekcie detoksyfikację dogłębną, wewnątrzustrojową. Automatyczne programy masażu zaprogramowane FairRelax 8100 zostały opracowane w oparciu o zasady manualnego masażu limfatycznego. AirRelax 8100 charakteryzuje się prostą i intuicyjną obsługą. Jest sterowany pilotem zdalnego sterowania. Posiada zaprogramowane 3 automatyczne sekwencyjne tryby masażu, ale też tryb manualny, point, pozwalający na wybór dowolnej komory lub grupy komór, które będą brać udział w masażu. Urządzenie obsługuje jednocześnie do 8 komór napełnianych powietrzem, co pozwala na bardzo precyzyjne i skuteczne przeprowadzanie masażu kończyn górnych, kończyn dolnych, ud, oraz tułowia. AirRelax 8100 zapewnia możliwość 4-poziomowego sterowania natężeniem siły masażu. Do aparatu AirRelax 8100 można dobrać dowolne, również pojedyncze rękawy, według własnych indywidualnych potrzeb. Istnieje możliwość jednoczesnej obsługi 2 rękawów w następujących kombinacjach. Na obie ręce, na jedną rękę np. po mastektomii jednej piersi, na obie nogi, tylko na jedną nogę, np. przy opuchliźnie asymetrycznej nóg, na tułów i uda, tylko na tułów, na jedną rękę i jedną nogę. AirRelax 8100 został zaprojektowany we współpracy z doświadczonymi specjalistami z dziedzin rehabilitacji, chirurgii plastycznej oraz z wieloma fizykoterapeutami. Bazując na ich wiedzy oraz ich wieloletniemu doświadczeniu, udało się stworzyć masażer z niespotykaną skutecznością działania. Podstawową funkcją masażera AirRelax 8100 jest zwiększenie przepływu limfy w układzie naczyń i przewodów limfatycznych oraz usunięcie złogów toksyn z komórek tłuszczowych, czyli inaczej drenaż limfatyczny, który odbywa się poprzez aktywizację płynu tkankowego, śródmiąższowego, występującego w tkance mięśniowej, nerwowej, nabłonkowej i łącznej. Masaż uciskowy wywołuje przyspieszenie krwiobiegu w naczyniach krwionośnych. Krew podróżuje przez wiele odgałęzień naczyń, które nieustannie doprowadzają ją do wszystkich organów, gdzie naczynia krwionośne rozgałęziają się w obfitą sieć krwionośnych naczyń włosowatych. Naczynia włosowate ponownie się później łączą, aby umożliwić powrót krwi. Sekcja tranzytowa służąca wymianie substancji pomiędzy krwią i komórkami ciała występuje w obszarze na końcu naczyń włosowatych. Woda wraca z tkanki do naczyń włosowatych, zabierając ze sobą odpady z wymiany komórkowej w celu ich usunięcia. Tlen wymagany do procesu spalania w komórkach jest wprowadzany do tkanki za pomocą dyfuzji z krwinek czerwonych. W tym samym czasie krwinki czerwone zostają obładowane dwutlenkiem węgla, który usuwany jest przez płuca. Wydajność organów w całym organizmie, a w rezultacie stan naszego zdrowia, jest zależny w dużym stopniu od dostosowania się dopływu krwi do organów w stosunku do metabolicznych wymagań tkanek tych organów. To jest powodowane jest to głównie różnymi, rytmicznymi zmianami światła naczynia w bardzo małych naczyniach krwionośnych, które są zlokalizowane bezpośrednio przed oraz za sieciami naczyń włosowatych. W podobny sposób jak bramy śluzy w kanale irygacyjnym, dopływ krwi do organu jest dostosowywany do poszczególnych wymagań metabolicznych tkanki danego organu, np. gdy organizm jest w stanie spoczynku lub gdy pracuje. Jeżeli niniejsza regulacja jest zaburzona, powoduje to osłabienie nawet patologicznie modyfikowanych funkcji organu. To właśnie tutaj masaż uciskowy jest w stanie pomóc i aktywować regulację dopływu krwi do organów, polepszając tym samym funkcjonowanie całego organizmu. Spektrum wskazań do zastosowania masażu uciskowego jest bardzo szerokie. Można je podzielić na wskazania i efekty ogólnoustrojowe, kosmetyczne oraz rehabilitacyjno-lecznicze. My skupimy się na wskazaniach i efektach rehabilitacyjno-leczniczych, ponieważ głównie dla nich przeznaczony jest ten aparat. Wymienić tu można leczenie otyłości i nadwagi, zmniejszenie retencji wody, zmniejszenie napięcia mięśni, wspieranie terapii redukujących lokalne otłuszczenia, leczenie obrzęków pooperacyjnych, np. po mastektomii, leczenie obrzęków pourazowych i po kontuzjach, leczenie obrzęków żylnych i limfatycznych różnego pochodzenia, leczenie obrzękłego celulitu, leczenie zaburzeń troficznych wywołanych zmianami krążenia, leczenie obrzęków w okresie poporodowym, leczenie